Dzień dobry Państwu, nazywam się Wojciech Goduński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Dziś moim gościem jest Andrzej Pelc Gonera, właściciel sieci restauracji Sushi Kushi. Dzień dobry. Witam Cię, cześć, witam Cię. Powiedz mi, restauracja Sushi Kushi to jest ogólnie franczyza, tak? Tak, jest to prowadzone w formie franczyzy. Ile macie w tej chwili lokali? 21 obecnie. Czyli jesteście, jeżeli chodzi o tutaj ten pułap jakby sushi, liderem jakby w Polsce, tak? Drugą największą siecią w Polsce, owszem. Mhm. Powiedz mi, co trzeba zrobić, żeby przystąpić do Waszej sieci? Jak to wygląda? Jaki lokal trzeba znaleźć przede wszystkim? Jaka wielkość lokalu? Lokal w zależności od formuły, w której prowadzona jest działalność, czy w formie szybkich dostaw, czy w formie restauracyjnej, daje nam konieczność pozyskania lokalu między 60-70 metrów do 100 metrów maksymalnie. Jaki jest koszt dla franczyzobiorcy przystąpienia do takiej sieci? Ile musi mieć, jaki musi mieć kapitał, żeby starczyło na ten remont, na cały sprzęt i tak dalej? W zależności od zakresu prac, które są do wykonania od lokalu, trzeba mieć przygotowane około 50 tysięcy złotych. Ile u Was wynosi opłata franczyzowa? Wstępna opłata wynosi 20 tysięcy złotych. Opłata franczyzowa taka już comiesięczna? Comiesięczna jest zryczałtowana na poziomie 2000 złotych. Tak się utrzymuje przez cały okres. Czyli nie pobieracie dodatkowych jakichś tam kosztów, jeżeli chodzi o procenty, tak? Prowizji żadnych dodatkowych procentowych nie pobieramy. A powiedz mi, w jaki sposób dobieracie lokalizację? Czy macie jakieś minimalne miejscowości, w których się otwieracie? Jak to wygląda tutaj? Optymalnie na ilość mieszkańców jest 80 tysięcy mieszkańców. To jest powiedzmy optimum na per jeden lokal. No tak, ale widziałem już w tej chwili, że macie restauracje też w mniejszych miejscowościach, na przykład tam 20 parę tysięcy mieszkańców, Aleksandrów Łódzki, tam widziałem. No tak, ale Aleksandrów właściwie troszeczkę się wyłamuje z szeregu, dlatego że tak bardzo jak gdyby dotyka Łodzi i że marka sama w sobie jest tak rozpoznawalna, że właściwie mogliśmy sobie pozwolić na taki ruch i dzięki temu odciążyliśmy tak naprawdę lokale, które najbliższe lokale, zwłaszcza że w tym wypadku akurat lokal w Aleksandrowie jest własnością osoby, która posiada najbardziej przyległe do niego lokale na terenie Łodzi. Więc nie tworzy jakby konkurencji sam dla siebie. Jasne, a jeżeli chodzi o same lokalizacje, to co preferujecie? Czy to może być dzielnica jakaś, blokowisko, czy to musi być centrum miasta? Jak to wygląda? Niekoniecznie centrum miasta, generalnie blokowiska są bardzo mile widziane. Duże aglomeracje jak najbardziej też, chociaż okazuje się, że można też duże sukcesy osiągać w mniejszych miejscowościach. Bardzo zaskakujące dla nas było to, jak nas Piotrków przyjął. To był pierwszy raz odważyliśmy się otworzyć lokal w tak małej miejscowości, o tak małej ilości ludności. I okazuje się, że jak lokal jest dobrze przypilnowany, właściciel dba o jakość, o to, jak obsługiwani są klienci, można i tam osiągać. A jak u Was wygląda polityka cenowa, powiedzmy? Czy wszystkie lokale mają takie same ceny? Czy franczyzobiorca decyduje jakby o doborze cen w swoim lokalu? Nie, franczyzobiorca nie ma możliwości decydowania o poziomie cen. W tym momencie mamy ujednolicony cennik na całą Polskę. Jest jeden cennik, tak? Jest jeden cennik. Bez względu na to, czy to jest powiedzmy centrum Zakopanego, czy mała miejscowość. Dokładnie tak. A jak sobie radzicie z dowozami? Bo słyniecie jakby tutaj od początku działalności z dowozów, tak? Bo na dobrą sprawę przed Wami nie spotykałem się, żeby ktoś woził sushi. No i rozpoczęliście jakby tutaj działać w tej branży. Tak, w ogóle byliśmy prekursorem w Polsce, jeśli chodzi o możliwość zamawiania jedzenia online. Długo zanim się pojawiły portale wszelkiego rodzaju umożliwiające to. Natomiast dostawy, tak, faktycznie od samego początku były naszą domeną i właściwie samo założenie naszej marki było to, żeby właśnie przodować dokładnie w tym segmencie. No ale te dostawy odbywają się poprzez portale, które pośredniczą w dowozach, czy franczyzobiorca musi posiadać swoje pojazdy? Kanały sprzedaży to jest jedno, a posiadanie samochodów to jest w naszym przypadku kluczowe i jakby biznesowo jest jak najbardziej uzasadnione posiadanie własnych pojazdów. Ale macie też podpisane umowy pewnie właśnie z portalami do zamówień online, tak? Czyli Pyszne pewnie, tak? No tak, w dzisiejszych czasach to jest właściwie już konieczność. Natomiast tak czy tak, pomimo zawartych z nimi umów, same dostawy są realizowane
naszymi środkami transportu. A powiedz mi tak od początku do końca, jak u Was to wygląda, jeżeli klient ewentualnie zaczyna myśleć o wejściu pod markę Sushi Pushi? Jak to wygląda? Czy najpierw znajduje lokal, czy najpierw zgłasza się do Was i szukacie wspólnie tego lokalu? Bo różne są tutaj jakby założenia różnych franczyz. No założenie jest takie, że staramy się pomagać w doborze tego lokalu. No, ktoś, kto przystępuje do nas do sieci, nie wie według jakich kryteriów, co jest kluczowe w doborze lokalizacji pod przyszłą swoją restaurację i właściwie no, to jest jeden z powodów, dla których wybiera franczyzę, a nie otwiera działalność we własnym zakresie. Czyli zgłasza się bez lokalu, podpisywana jest najpierw umowa franczyzowa. Idzie to mniej więcej równolegle. Tak naprawdę w większości przypadków to moment znalezienia lokalu jest dla nas takim momentem, kiedy już jesteśmy pewni, że klient faktycznie chce już w pełni jest zdecydowany na to, żeby podpisać umowę. A powiedz mi, ile mniej więcej czasu mija od podjęcia decyzji, że człowiek chce otworzyć Sushi Kushi, do otwarcia? Z reguły jest to okres maksymalnie do 3 miesięcy. To tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od zakresu prac remontowych. Jeśli mamy lokal, który albo był może po gastronomii, bo i takie przypadki się zdarzają, albo jest w stanie deweloperskim, no to znacznie łatwo. Czasami, jeśli jest jakaś trudność w znalezieniu lokalu, no to oczywiście też czasami sięgamy po lokale, które wymagają jakichś większych prac adaptacyjnych. Te prace adaptacyjne robicie jakąś swoją zaprzyjaźnioną ekipą, czy franczyzobiorca to robi we własnym zakresie, zgodnie z projektem? Robi to zgodnie z projektem. Mamy architekta, który współpracuje z naszą siecią i jest odpowiedzialny za pilnowanie całego procesu otwarcia i całego procesu budowlanego. Natomiast ekipy budowlanej własnej nie posiadamy, chociażby ze względu na terminy, które się tak nakładają, że tak czy tak jedna ekipa nie byłaby w stanie tego równocześnie robić. Powiedz mi jeszcze taką rzecz, ile osób jest potrzebnych do pracy w takim lokalu? Na początku jest to kadra właściwie 5-6 osobowa, żeby zapewnić całą zmianę w lokalu przez cały tydzień. Już z kierowcami ze wszystkim, tak? Z kierowcami, z obsługą sali oraz z kuchnią. To jest na start, potem dodatkowe 2-3 osoby jeszcze dochodzą się w trakcie, powiedzmy, półroczu roku. A jak wygląda tu u Was temat szkoleń? Ile czasu takie szkolenia trwają, kiedy się odbywają mniej więcej? Czy szkolicie tylko właściciela, czy cały personel? Jak to wygląda? Właściciel dostaje, nazwijmy to, pewien pakiet instrukcji do tego, jak sobie radzić z zarządzaniem lokalu. Natomiast główny nacisk kładziemy na szkolenie kadry kucharskiej, no bo to jest dla nas jakby najbardziej kluczowe, żeby produkt wychodził najwyższej jakości. Powiedz mi teraz tak. Szkolenia odbywają się tak naprawdę równolegle już w trakcie procesu budowlanego. Ostatni miesiąc przed otwarciem to jest taki moment, kiedy kładziemy na największy nacisk na to, żeby tą kadrę szybko przeszkolić, żeby oni tak naprawdę płynnie przeszli z okresu szkoleniowego od razu na otwarcie lokalne. Teraz nie było przez to. Jakie są plany na przyszłość? Jak tutaj zamierzacie rozwijać dalej tą markę? Do końca roku właściwie zakładaliśmy otwarcie łącznie do 30 lokali. Będzie tutaj drobny poślizg, podejrzewam, o miesiąc, o dwa. Natomiast w tym momencie mamy 7 w realizacji, które są w toku. A także pod kątem rozwoju ilości lokali faktycznie to jest dużo roboty przed nami przez następne miesiące. A do tego postanowiliśmy rozdzielić pewien segment naszej działalności i otworzyć poza lokalami, które są dedykowane tylko i wyłącznie do sushi i ciepłej kuchni, jeszcze lokale, które będą oddzielnie serwowały tylko i wyłącznie ramen. A to jest nowy projekt, który właściwie w połowie stycznia ujrzy pierwszy raz światło dzienne i to w Zgierzu po Łodzi. Jasne. Może powiedz mi jeszcze, jak tutaj cały lockdown i ostatnia sytuacja, jakby tutaj zamknięcie całej gospodarki wpłynęła na Wasz rozwój, na Waszych franczyzobiorców? Mieliśmy kilka lokali, które bardziej działały w formie restauracyjnej i przez to mają też większą powierzchnię lokalu, większe koszty utrzymania stałe i te faktycznie lekko ucierpiały na lockdownie. Natomiast większość naszych lokali działających głównie właśnie w tym segmencie dostaw i odbioru własnych przez klienta, właściwie w tym okresie lockdownu biły wszelkie rekordy sprzedażowe. Także lockdownu się nie boimy, właściwie to,
tylko nam przyniósł jako sieci i lokalom samodobom. Kontrowersyjne jest to co prawda, ale... No właśnie rozmawiam z różnymi franczyzodawcami i właśnie te opinie są różne. Jeżeli ktoś był typowo nastawiony na konsumpcję na miejscu, no to niestety takie restauracje bardzo mocno ucierpiały. Te restauracje, które od początku są nastawione na dowozy, no nie ucierpiały aż tak mocno. No dobrze, powiedz mi może teraz jeszcze, jak u Was sprawa wygląda marketingu? Czy Wy robicie jakiś centralny marketing? Czy franczyzobiorca robi ten marketing we własnym zakresie? Jak to wygląda? Marketing jest scentralizowany, ale daje to też pewną jakby furtkę możliwości działania we własnym zakresie. Dajemy dużą ilość materiałów reklamowych, które franczyzobiorca może dodatkowo wykorzystać poza tym, co robimy my jako sieć. Ma też możliwość zarządzania treścią w mediach społecznościowych i ta przestrzeń internetu w tym momencie stała się dla nas najbardziej kluczowa, jeśli chodzi o przekaz marketingowy. A jeszcze takie pytanie, które często się tutaj nasuwa od strony franczyzobiorców. Jak u Was wygląda sprawa dostaw półproduktów? Macie jakieś centralne umowy z dostawcami? Czy każdy franczyzobiorca sam indywidualnie się zaopatruje, jak to wygląda? Mamy wskazanych, akredytowanych dostawców. Jest ich tak naprawdę w tym momencie czterech, z którymi ściśle współpracujemy na terenie całej Polski. I franczyzobiorca no, jest zobligowany do tego, żeby kupować surowce od wskazanych dostawców. Czy myśleliście już o tym, żeby próbować rozwijać ten biznes za granicą? Macie jakieś takie propozycje i myślicie o jakichś umowach masterskich? Myślimy o tym, jesteśmy tak naprawdę w trakcie, ale jest troszeczkę za wcześnie, żeby jeszcze się tym zająć. Ale tak, zdecydowanie myślimy o rozwoju międzynarodowym, jest to na pewno nasz cel na przyszły rok. Ile w tej chwili, to już pytałem, ile lokali działa, chciałem się spytać, od jak dawna w ogóle istnieje sieć Sushi Kushi? Właśnie będziemy tak naprawdę w przyszłym roku obchodzili dziesięciolecie właśnie też. No, ostatnio sobie tak podliczyłem i tak, w 2012 roku zaczęliśmy działalność i szybko minęło. Sprawdzona marka. Jeszcze takie pytanie, powiedz mi. Co zyskuje tak na dobrą sprawę franczyzobiorca? Dlaczego byś polecił otworzenie restauracji pod Waszą marką, niż ewentualnie otworzenie pod swoją marką? No to jest jakby to pytanie się pojawia tak naprawdę co rusz. No, daje to pewien spokój ducha, że po pierwsze bardzo mocno zmniejsza ryzyko upadku, który jest tak naprawdę tak wysoki w momencie, kiedy zakładamy własną działalność. Już zaczyna się od doboru nazwy restauracji, jeśli w ogóle zamierzamy wejść w restaurację, od nazwy poprzez lokalizację. Jest tyle czynników, przy których można w cudzysłowie dać ciała, zabierając się za to samodzielnie, że opłaty, które my pobieramy, tak naprawdę są symboliczne za to, co klient potem zyskuje przez właśnie taki spokój. Poza tym też jesteśmy w stanie tak naprawdę przewidzieć to, jakie będzie miał przyszłe dochody, w związku z tym też może się już bardziej przygotować do tego, jakie będzie miał zyski w przyszłości z prowadzonej działalności. W przypadku własnej restauracji, no jednak jest to nie do przewidzenia. Czy dopuszczacie ewentualnie, żeby franczyzobiorca posiadał kilka restauracji? No nie wiem, przychodzi do Was dzisiaj Kowalski przeciętny i mówi, że naraz by chciał otworzyć 10 restauracji. No nie, to jakby wszystko po kolei. Mamy franczyzobiorców, którzy obecnie posiadają, największy nazwijmy to z nich, posiada obecnie 3 własne lokale. I to jest możliwe do ogarnięcia, można tym zarządzać, natomiast potrzebował też wielu lat, żeby do tego dojść. Tak naprawdę to trwało dobre 6-7 lat do momentu, kiedy otworzył trzecią restaurację, drugą otworzył już po 2 czy 3 latach swojej pierwszej działalności. Jasne. Także no, to trzeba nabrać najpierw można drobnymi krokami, ale myślę, że ilość, powiedzmy, jeśli chce się samemu nimi zarządzać, to ilość 3 lokali jest raczej taką górną granicą, którą człowiek jest w stanie opanować tak, żeby też jeszcze mieć trochę wolnego czasu dla siebie. Dzisiaj materiał kręcimy też w Twojej kolejnej restauracji King Kong. Tak. Tutaj też proponujecie jakby ludziom franczyzę, tak? Tych lokali. To są takie dosyć ekskluzywne restauracje z kuchnią tajską, tak? Tak, jest to kuchnia tajska, natomiast franczyzę oferujemy, jeśli chodzi o King Konga, w formie food trucków. To jest coś, co bardzo fajnie zostało przyjęte przez naszą klientelę i faktycznie daje to możliwość posiadania, nazwijmy to, namiastki kuchni tajskiej, ale w bardzo niskim koszcie wejścia we franczyzę, bo tak naprawdę w przypadku lokali sushi
no niestety wiąże się to z bardzo z nakładami, które trzeba konsekwentnie ponieść. Natomiast w przypadku food trucka istnieje nawet możliwość wynajęcia od nas food trucka za opłatę comiesięczną i plus opłata franczyzowa. Nie trzeba go koniecznie kupować w własnym zakresie. A ile kosztuje taki food truck? W sensie, zakup to jest duża rozpiętość. Tak naprawdę obecnie na rynku można kupić food trucki dobrze wyposażone w cenie od 45 do 80 tysięcy złotych. Ale także mówimy tu na używanych pojazdach. Tak, w tym momencie dostępność pojazdów jest tak duża, jeśli chodzi o używane pojazdy, że sięganie po nowe w tym wypadku niekoniecznie jest celem. Osobiście jadłem już raz takie dania z tego food trucka King Konga. Bardzo dobre, każdemu polecam. Jeżeli Państwo się interesujecie taką franczyzą, to też zapraszam do odwiedzenia takiego punktu. Łatwo znaleźć te punkty jakby na stronie internetowej, poprzez stronę internetową, tak? KingKong.pl. No właśnie, podaj może Andrzeju te Wasze strony, jakby ktoś się chciał z Wami skontaktować, w jaki sposób, czy jest jakiś mail kontaktowy, czy są jakieś formularze na stronach? Są formularze na stronach, jeśli chodzi o Sushi Kushi, to jest adres sushikushi.com, a jeśli chodzi o King Konga, to jest kingkong.pl, także łatwo nas znaleźć. Zapraszam serdecznie. Ja również zapraszam. Powiedz mi jeszcze może o początkach swojego biznesu, no bo wiem, że te biznesy gastronomiczne to nie jest jakby twój początek biznesu, wcześniej robiłeś coś innego, tak? Tak, wcześniej prowadziliśmy firmę rodzinną, która była zupełnie niezwiązana z gastronomią. Tak naprawdę wejście w Sushi Kushi było pierwszym krokiem w ogóle w branży gastronomicznej. Mhm. Wcześniej zajmowaliśmy się rodzinnie motoryzacją i tak, nadszedł pewien moment, że stwierdziliśmy, że jednak motoryzacja była po prostu zbyt trudna do opanowania, jednak bardziej jednak czuliśmy potrzebę zmiany. Dużo ludzi mówi, że najcięższym biznesem w ogóle w Polsce jest gastronomia. No jednak są też trudniejsze. No, czyli początek biznesu też mamy podobny. Ja też tutaj jakby zacząłem od samochodów, teraz to wziąłem w gastronomii. Powiedz mi jeszcze takie pytanie, bo kanał się nazywa Kopalnia Sukcesu. Czy osiągnąłeś już sukces w życiu, czy masz jakieś dalsze plany tutaj życiowe, jeżeli chodzi o rozwój swojego biznesu? Wiesz, to apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc tak, uważam, że sukces został osiągnięty, natomiast tak naprawdę jest wiele jakby kolejnych płaszczyzn, które mogą ten sukces jeszcze poszerzyć. Życzę Ci kolejnych sukcesów. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Było. I jeżeli Państwo jesteście zainteresowani franczyzą Sushi Kushi lub King Konga, zapraszam do odwiedzenia stron, które tutaj podawał Andrzej. Jeżeli film się Państwu podobał, proszę o zostawienie subskrypcji i łapki w górę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.